Kochani, chciałbym, żeby do 26 stycznia udało nam się dobić 1000 subów, gdyż będą to pierwsze urodziny tego kanału. Jeżeli chcecie mi zrobić taki prezent, to w tym momencie zasubskrybujcie mój kanał. Będę wam niezmiernie wdzięczny, więc co? Zapraszam do oglądania. Cześć kochani, dzisiaj przedstawię wam kilka ciekawych rzeczy, które mam nadzieję, że zostaną dodane w Minecraft 1.19. Są to rzeczy dosyć ciekawe i tylko obrazują to, co w najbliższej aktualizacji teoretycznie mogłoby się znaleźć. Zapraszam. A więc pierwszą rzeczą, którą każdy chciałby mieć w Minecrafcie, są meble. Co prawda, nasi kochani deweloperzy gry mówią, że można zrobić sobie mebelki ze schodków i tutaj potrzebna jest tylko i wyłącznie kreatywność. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, no kto by nie chciał mieć, o, choćby takiego krzesełka, usiąść sobie, cupnąć, zjeść przy tym na przykład świeczkę. Czekaj, co? Dobra, żartowałem oczywiście z tą świeczką. Chodzi mi o to, żeby po prostu móc jakoś udekorować te nasze domki nieco bardziej. Bo oczywiście, no można się tu troszeczkę pobawić, nie wiem. Dodać zamiast szyb płotki, tak? Będzie to nieco bardziej taki styl medieval. Możemy, nie wiem, no pobawić się i dodać coś do tej podłogi. Na przykład, nie wiem, wziąć sobie okorowany drewienko i gdzieś tam pododawać, nie? Żeby to jakoś lepiej wyglądało. No ale to jednak nie są, to są tylko jakieś detale. My byśmy chcieli rzeczywiście w Minecrafcie zobaczyć meble, więc mam nadzieję, że chociaż taki stoliczek czy krzesło zostanie kiedyś dodane lub zostanie dodane czasami w najbliższej aktualizacji. Kto wie, ja nie wiem, dlatego tak wam przedstawiam. Kolejną sprawą, którą chciałbym wam pokazać, jest coś, coś kontrowersyjnego dla niektórych mniej, a mianowicie, kochani, jest to plecak. Tak, weźmy sobie ten plecaczek, mamy plecak, no i jak on się prezentuje, żeby wam pokazać, jak to fajnie wygląda, no i mamy ubrany plecaczek, no zobaczcie, jak to genialnie wygląda, no ja nie mówię, że tak by musiał wyglądać, bo on rzeczywiście jest troszeczkę taki zaobły na Minecrafta, musiałby być bardziej jeszcze, że tak powiem, zminecraftzony, czyli musiałby być rzeczywiście full sześcienny, żeby do gry jeszcze bardziej pasować. No i co, jeżeli chcemy go otworzyć, to mamy 9 dodatkowych slotów na jakieś nasze rzeczy. Oczywiście nie mówię, że musiałoby być to 9, mogłoby być to na przykład 18, albo Lama chyba ma, z tego co pamiętam, 12 slotów, jeżeli założy się jej skrzyneczkę na nią. Coś mi się kojarzy tak mocno, ale powiedzcie szczerze, czy ten plecaczek nie wygląda jak taki specjalny dodatek dla podróżnika? No, to by fajne było do Minecrafta, to naprawdę by było coś. Wiecie co, ja sobie ten plecaczek zostawię. No i przedstawię wam kolejne rzeczy, które chciałbym zobaczyć w nadchodzącej aktualizacji. Może nie w takiej formie, to oczywiście nie są wszystkie rzeczy, które bym chciał tutaj zobaczyć, ale takie, taka większość rzeczywiście tutaj jest. Mianowicie, kochani, takie kosze, skrzynki na owoce, na warzywa. Tu mamy akurat buraczki, tutaj mamy, tego co pamiętam, tutaj chyba są ziemniaki, zaraz zobaczymy. Tak, to jest skrzynka ziemniaków i to jest oczywiście skład moda, czyli chyba jednego z najpopularniejszych modów, które rozszerzają na Minecrafta i pasują do niego stylistycznie. To jest też fajne, boże, bambus, takie bambusowe bloki, no zobaczcie, jakby to pięknie wyglądało. Wyobrażacie sobie chatkę z bambusa w takiej dżungli, chatkę z bambusa, nie z jakiegoś tam dżunglowego drewna, chatkę z bambusa, to by było coś. Albo takie stołeczki, nie, które co najlepsze mogą również posłużyć za stolik, no, więc to by było fajne. O, może a propos jeszcze mebli, które wam przed chwilą przedstawiłem, to mogłaby być najlepsza alternatywa, jeżeli nie chcą dodawać osobno stolika i krzesła, mogliby dodać taką pufę. Nie wiem, co to jest. To dla mnie jest pufa taka, która by mogła robić jednocześnie za stolik i jednocześnie za to ładne siedzisko. Pionowe półbloki. To jest też tak kontrowersyjna rzecz. Krąży tyle o tym legend, że... Czy wy byście chcieli takie pionowe półpłytki? Półpłytki, masło myślane. Pionowe płytki. Ja bym chciał. Ja bym bardzo, bardzo, bardzo chciał. O, a tutaj jeszcze jest ostatnia rzecz, czyli taka, można powiedzieć, nawiązująca do tematyki aktualizacji 1.18, czyli świecące jagody w takich oto workach, no też jako dekoracja jak najbardziej i w ogóle jako stakowanie się tego, to też by było znacznie, znacznie fajniejsze. Dobrze kochani, a więc jak widzicie, sobie latam, tu latam, zobaczcie, jakie tam drzewka są epickie, nie no, coś takiego też by mogli dodać, no nie liczę, chociaż chciałbym wiśnie w Minecrafcie chciałbym, bo by fajnie wyglądały wiśniowe lasy. Już pewnie widzicie, że są tu różne kurczaki, nie jest to texture pack. Chciałbym również, żeby dodali jakby różne warianty zwierząt, bo myślę, że kura nie jest tylko i wyłącznie biała, brązowe na przykład. Różne warianty zwierząt, tak samo jak widzicie, tam jest krasula, taka piękna krasula. Mucha, to też jest genialne. No i tak samo taka trochę bambaryła jak nasze pszczoły kochane w Minecrafcie od 1.15. No ale cóż, jakby chcieli już iść w tą stylistykę, to okej, okay. Taka duża mucha mogłaby być, że wiesz, jakby ci wleciała w twarz, to normalnie masz całą twarz opłaskaną tym, rozumiecie, nie? Jak taką zabijesz tę muchę, to by mogła na przykład wydupić jakiegoś klocka. O, o, coś wydupiła.
Maggot, Maggot. Na ty, to jest ten robak taki na ty, na no, na ryby. No, to są larwy, ale ja nie pamiętam, co się jakoś nazywa chyba, larwa muchy, to są po prostu larwy muchy. Ja nawet nie oczekuję, żeby dodawali więcej rodzajów ptaków. Ja bym oczekiwał nawet samego ambientu ptaku. Idziesz przez las, słyszysz ptaki. Idziesz przez dżunglę, słyszysz ptaki egzotyczne. Idziesz gdzieś przez pustynię, przez sawannę, przez messę, ale słyszysz na przykład, nie wiem, orła, sępa, albo sokoła, coś takiego. No, robiłoby to klimat, robiłoby. Nie jestem pewien, owce naturalnie mają w Minecrafcie różne warianty. Ale czy mają warianty świnki tutaj w tym modzie? Aż sobie zobaczę, wiecie co? Aż sobie zobaczę. Ale to jest chyba nienaturalny kolor świnki, tak? Wiecie co? Ja sobie tu porespię jakieś. Tak, są różne warianty świnki, są różne kolorystycznie. To jest taka bardziej pomarańczowa świnia. Może się wzorowała na jakimś polityku? Kolejną sprawę mamy tutaj przed sobą. Mianowicie efekty, które widzieliśmy w Minecraftowym trailerze. Bodajże tym najnowszym, czyli właśnie Minecrafta 1.18. Ja się trochę odsunę, bo to głośne strasznie jest. Te efekty, które widzieliśmy sobie na trailerze, właściwie Minecrafta 1.18, części drugiej update'u, są epickie. To się nazywa bodajże Effective Mod, czy coś takiego, więc możecie sobie pobrać. To jest na bank, jest na Forge'a. A czy jest na Fabrika? Tego nie jestem w stanie wam powiedzieć. Dodatkowo ten mod nie tylko zadba nam o to, że wodospady będą wyglądały epicko i będą miały epickie dźwięki, jak wodospad rzeczywiście. Ale jeżeli sobie na przykład, nie wiem, zrespimy tutaj powiedzmy, a zrobimy sobie Summon Giant. A co mi tam? Summon Giant walnie, patrzcie to! Właśnie, dodaje nam takie pluśnięcia, czy jak to nazwać? Ło, ale jeszcze pospadało tych kropelek. I takie małe jakby odblaski na wodzie, nie wiem jak to się nazywa. O, jak my skaczemy również się coś takiego dzieje, nie? Więc... No chciałbym, to jest mała rzecz, a cieszy oko po prostu, jeżeli by dodali to twórcy, to naprawdę, no, chyba to nie jest nic skomplikowanego, skoro jakiś gościu napisał sobie moda i po prostu go wstawił, nie, no, chyba nic to takiego trudnego nie. Przypomniało mi się, kochani, jeszcze, że są również tutaj na tym modzie dodającym zwierzaki, różne zwierzaki, patrzcie co tu są, homary, homar? Lobster, to jest chyba homar. Patrzcie, co tu jeszcze mamy. Foki! To są foki? Seal, tak, to jest foczka. Boże, jakie to jest piękne do tego moda. To jest przepiękne, to jest idealne. Ja to chcę w Minecrafcie, rozumiecie? Masz, kochana, coś od pelikana? Sigul. Nie, to jest sigul, to są sigulcy. Te, co macie w łebie. Takie, co srają. Latające szczury. Nie, no dobra, zapomniałem, no. No jak to się nazywa po polsku? Mewa! Boże, mewa to się nazywa. O, mewa, tak. No, mewa. Dobra, zapomniałem, jak to się nazywało. Nie, przepraszam was po prostu, przepraszam. Ja nie pamiętałem, no. Kochani, i ostatnią dzisiaj sprawą są... No właśnie, co ja wam chcę teraz zaprezentować ostatnią rzecz. Mianowicie, kochani... Tego normalnie w Minecrafcie nie mamy. Animat. Albo na przykład, jeżeli trzymamy sobie, wezmę gdzieś tu, wpiszę sobie mapa, żeby sobie wygenerować. No i wiecie, normalnie to wiecie jak to jest. Ale zobaczcie jak ona epicko wygląda, kiedy ją mamy w ten sposób. Oryginalnie w Minecrafcie bez tego moda, no to jest po prostu też również taką kartkę sobie trzymamy w łapce i tyle. I tylko z pierwszej osoby widać rzeczywiście, że jest to taka i wyłącznie mapa. Natomiast gdy spojrzymy sobie z, wiecie, z trzeciej perspektywy, no to już tak w normalnym Minecrafcie nie wygląda. A tutaj wygląda to epicko, no powiedzcie, czy to nie wygląda genialnie, no. Czemu czegoś takiego nie możecie zaimplementować? Mojang, halo, obudźcie się! My tego chcemy, my gracze tego chcemy! To nie tylko, kochani, daje nam, wiecie, możliwości jedzenia. Jak pijemy, to też epicko wygląda. No czemu to tak nie może być? To jest naprawdę tak trudne dodanie tych paru animacji. To jest tak skomplikowane, że ludzie to robią na kolanie w szkole, przed lekcją matematyki, bo jej nie lubią. To pomyślą sobie, a napiszę sobie moda. Naprawdę? To jest tak skomplikowany Mojang? Dobra, kochani, a w tym odcinku to było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobał. Pamiętajcie oczywiście o naszym celu. Do 26 stycznia musimy dobić 1000 subów. Mam nadzieję, że się to uda. Już naprawdę nam mało brakuje, więc zachęcajcie znajomych, subskrybujcie. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Bye, bye!